Szanowni Państwo, no cóż, święto Matki Bożej Królowej Polski, niebostąpienie Najświętszej Marii Panny, odpust krzeszowski, czyli można powiedzieć wiele, wiele uroczystości składających się w jedną. Dzisiaj 15 sierpnia, tak jak co roku spotykamy się w Krzeszowie. Serce się raduje, kiedy widać, ile tutaj ludzi wokół Bazyliki Krzeszowskiej dzisiaj się zebrało. Bardzo z tego się cieszę, że również powiat kamiennogórski w jakiś drobny sposób, będąc w niewielkim stopniu, ale jednak też troszeczkę takim współorganizatorem tych uroczystości dzisiejszych, może się do tego świętowania dzisiaj wspólnego dołożyć. Bardzo się cieszę, że nie tylko goście z terenu powiatu kamiennogórskiego tutaj co roku przyjeżdżają, ale z terenu całego województwa dolnośląskiego i z dalsza widać tutaj po rejestracjach samochodów naprawdę, że tych gości z dalsza jest również bardzo, bardzo wielu. No cóż, piękna pogoda, piękne wydarzenie religijne, połączone również z tym festiwalem pieśni patriotycznej. To taki akcent, który od pewnego czasu również tutaj 15 sierpnia jest obecny. To wszystko świetnie zorganizowane. Tutaj też ogromne pokłony dla księdza kustosza i proboszcza tego sanktuarium, Mariana Kopki, jego współpracowników wszystkich, że naprawdę z roku na rok tak pięknie potrafią to przygotować. No cóż, na zakończenie mogę powiedzieć, bardzo, bardzo się cieszę, że tylu gości tutaj się zjawiło. Widać dla każdego również przygotowane jakieś atrakcje, poczęstunek i wiele, wiele innych rzeczy. Tak, tutaj tych stanowisk, gdzie można również co zjeść, no bo tutaj wiele osób przyjechało na cały dzień, jest bardzo, bardzo, bardzo wiele. Oprócz tego różne akcje i wydarzenia o charakterze charytatywnym, jak chociażby zbiórka pieniędzy na Dolnośląskie Hospicjum dla Dzieci. Bardzo, tak jak powiedziałem, się cieszę, że w taki piękny sposób mieszkańcy Dolnego Śląska potrafią to święto Najświętszej Marii Pani świętować. Myślę, to święto bez uczestnictwa pani minister Marzeny Machałek, która tutaj co roku przyjeżdża, no, też by się nie odbywało, bo to jest takie miejsce, sanktuarium krzeszowskie, gdzie pani minister Machałek gdyby w sposób szczególny jakiś tutaj sobie ceni, jest związana. Dlatego w tym roku, tak jak i w latach poprzednich, oczywiście również tutaj gości. No to ciężko mi sobie wyobrazić, że było inaczej, no bo jest przecież kamiennogórzanką, tak? No jest kamiennogórzanką, a to jest takie tutaj oczywiście, że sanktuarium wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska, no ale jednak chyba z Kamienną Górą najbardziej, no bo najbliżej związany, więc dla każdego mieszkańca powiatu kamiennogórskiego jest to miejsce szczególne, dlatego też jak co roku tutaj oczywiście pani minister jest z nami. Rodacy po świecie szukają nadziei i grosza, i trąbki chleba, a tych z korzeniami wyrwano z ziemi, zabrano im kawałek nieba. Wczorajsza odczyta Podlaska ojczyzna, tu życie hartuje człowieka, a jest wielka słabizna, od niego i się blizna, a ta marsz na tę bliznę to rzeka. A ta rzeka to marsz i mu, choć przy mu ta marsz to stół. Nad Paryżą taka sama jest szyna i nad Bugiem taka sama wyklina. Takie same Paryżu szupaki, na Bugu konie i raki. Tu tak samo smakują pierogi, także samo tu morzy się robi. Daj oj, a ta rzeka to Paryż i Bóg, choć przy Bugu ta Paryż to strój. Nad Paryżą taka sama jest szyna i nad Bugiem taka sama.